Jo, siemaneczku, witam cię. U mnie piękny dzień, chociaż tak się nie chciało trochę ćwiczyć. Za piękny chyba jak na ćwiczenia. Ogólnie co chciałem powiedzieć na temat rodziny, na temat przyjaciół, na temat ogólnie ucinania kontaktów. Czemu w ogóle słyszy się coś takiego, że ktoś ucina kontakty? Myślę, że często też takie osoby, które zostaną właśnie odcięte od życia czyjegoś, myślą, mogą sobie pomyśleć, że o, ten ktoś, na przykład taki Dominik, czy ktokolwiek, kto tam właśnie chce na przykład cokolwiek w życiu, nie wiem, osiągnąć, czy po prostu być szczęśliwy, no nie? No nie wiem, odjebało mu, nie wiem, poczuł pieniądze, poczuł tam, nie wiem, się lepszy i dlatego nas wywalił z życia, no nie? I tak to nie wygląda. Praktycznie nigdy. Te osoby, które zostały odcięte, które gdzieś w jakiś sposób mogły być toksyczne czy negatywne, które zostały właśnie odcięte z życia, to nie jest tak, że one zostały odcięte, bo ta osoba odcinająca, ona się poczuła jakaś super zajebista i stwierdziła, że ona jest za super dla tych ludzi. Albo że ci ludzie są za nie super, że są gorsi albo coś takiego. Praktycznie nigdy to tak nie wygląda. Głównym powodem, dlaczego ludzie po prostu, którzy chcą na przykład coś osiągnąć, czy chcą mieć jakieś szczęście, czy jakieś po prostu poczucie po prostu takiego spokoju w życiu wewnętrznego i odcinają kogoś, to głównym powodem jest właśnie to, że nie potrafią inaczej. To znaczy, na początku często jest tak, że po prostu my no, mamy masę jakichś problemów w sobie, o których jeszcze nawet nie wiemy i to wychodzi w różny sposób, wiecie? I jeżeli, kurczę, jeżeli chcesz sobie poradzić z czymś takim, czy idziesz po sukces, czy chcesz się rozwijać, w ogóle się zmieniasz i to na dobre, bo rozwój to jest po prostu często zmiana na dobre, tak? Bardzo często. Jeżeli chcesz takiego życia, ale się otaczasz po prostu ludźmi, którzy nie chcą tego rozwoju, którzy nie chcą zmiany, którzy chcą jeszcze zostać w tym swoim, tak? W tym swoim życiu, w tych swoich czterech ściankach, tak? I nie mówię tutaj w sposób negatywny, bo każdy ma swój czas tak naprawdę. Znaczy to, że na przykład, nie wiem, jedna osoba z rodziny zaczęła się rozwijać, to nie znaczy, że już cała rodzina w tym samym czasie ma się rozwijać. To nie tak działa, tak? Fajnie by było, ale nie do końca tak to działa. Tak więc każdy ma swój czas i to wcale nie jest takie negatywne, że te osoby gdzieś tam z twojego otoczenia nie chcą się akurat w tym punkcie, w tym momencie czasu rozwijać, bo oni mają swój czas na rozwój, o ile w ogóle przyjdzie ten czas u nich, ale to już jest indywidualna kwestia. Więc taka osoba, która po prostu, no, przyjdzie ten czas, która stwierdziła, że już, nie wiem, chce się rozwijać, chce czegoś więcej od życia, nie chce stać w miejscu, po prostu albo chce mieć więcej spokoju i tak dalej, no to ona musi odciąć pewne osoby na początku, które są na przykład, które właśnie jej nie pomagają, ani nie są jakby takie neutralne. Wszystko, co jest poniżej niż powyżej, tak? Bo jeżeli ktoś ci pomaga, to jest super. Jeżeli ktoś jest neutralny, to znaczy nie do końca rozumie, co ty robisz, ale nie ciągnie cię w dół, ani nie jest w jakikolwiek sposób dla ciebie toksyczny, negatywny, czy przeszkadza ci w twojej tam drodze, w twoim rozwoju, w czymkolwiek, co ty robisz, nie neguje tego, po prostu jest neutralny, to jest jeszcze okej. Okay. Jak najbardziej. Czemu? To można takie osoby w swoim życiu zostawić. Ale jeżeli są osoby, które na przykład nie tyle, że z ciebie śmieszkują czy coś, bo czasami to jest normalne, że ktoś się z czegoś śmieje, także nie wiem, zaczynasz siłownię, a jesteś jakimś tam patykiem czy coś i ktoś się z ciebie zaśmieje, że o, gdzie ty siłownię czy coś. Takie jeszcze małe śmieszki niewinne to jest no, normalne, powiedzmy, można powiedzieć, tak, czasami. Ale jeżeli ktoś faktycznie zaczyna wpływać na twoją głowę, że ty się zaczynasz źle czuć z tym, co ty robisz, a to jest coś dobrego, co ty robisz tak naprawdę, tak? Bo ty się rozwijasz, ty idziesz w kierunku zmiany na lepsze, tak? Chcesz coś osiągnąć w życiu i jeżeli masz wtedy jakieś takie otoczenie, czy osobę, czy kilka osób, które zaczynają cię dosłownie ciągnąć w dół, śmieją się, nie dają ci wsparcia, cały czas gdzieś tam negują, albo ty nawet czujesz i widzisz to takie podśmiechiwanie i ten takie, wiecie, takie szyderstwo, takie, no wiesz, nie żeby coś, ale ja tam nie do końca ci wierzę, że ci to uda się i w ogóle. I takie, powiem wam, szczerze powiedziawszy, żeby zrozumieć taki schemat, to jest wszystko normalne. To znaczy pod tym kątem, że po prostu no, tak nas wychowuje system, dosłownie wychowuje system. W szkole jesteśmy programowani, żeby pracować na etacie, żeby pracować zawsze jako pracownicy po prostu etatowi, żeby zasilać ten cały system. Nie ma czegoś takiego, że ktoś ci powie, że ty możesz naprawdę, jak chcesz, to możesz zarabiać miliony, nie pracować na etacie, nie mieć szefa. Żaden nauczyciel, w sensie, no, jeżeli jest jakiś taki bardziej świadomy, to mógłby ci powiedzieć, ale to jest po pierwsze. Po drugie, dużo osób nie wierzy, bo ta wiara jest zabijana w nas, ona jest specjalnie gdzieś tam tłumiona.
jest zawsze tak, żeby był ten strach, żeby zawsze był strach pompowany w mediach, we wszystkim jest zawsze, kurde, ponad 95% to jest zawsze strach, to są zawsze manipulacje i takie po prostu tematyki, tak? Tak więc taka osoba pompowana od zawsze tym strachem, tym takim, kurczę, że ta osoba po prostu nie ma czegoś takiego jak wiara, taka dosłowna wiara w siebie, wiara w swoje umiejętności, wiara, że naprawdę można coś osiągnąć w życiu. To często takie osoby właśnie żyją w takim przeświadczeniu, że faktycznie, no, bo to tylko 1% ludzi osiąga takie wyniki, albo nawet mniej, no to gdzie mi by się miało udać, gdzie tobie by się tam Dominik, czy ktoś tam miał udać, no nie? I do tego dochodzą całe wszystkie inne schematy, plus wychowanie i tak dalej, że taka osoba w rzeczywistości, ona jest niemalże toksyczna. Często, niestety często toksyczna dla osoby, która właśnie teraz zaczyna coś ze swoim życiem robić. I niestety, ale na przykład po mnie i myślę, że też wielu, właśnie wielu ludzi, którzy zaczynają coś w swoim życiu robić, to te osoby na początku już no, nie mają tak jakoś super dużo pewności siebie, że Jezu, uda mi się i w ogóle, no bo to tak z dnia na dzień to nie byłoby aż takiego przeskoku, wiecie? I często właśnie ja też widzę właśnie po sobie i po takich ludziach, którzy zaczynają, że no oni nie mają tej pewności siebie, no bo to jest jakby też normalny proces, tak? To trzeba gdzieś tam, to przychodzi z czasem. I też nie mają aż tej wiary, aż tak, kurczę, ogarniętej na jakimś takim wysokim poziomie, tak? Tak więc wtedy takie osoby nie mają takiej siły, żeby bez problemu móc się rozwijać w otoczeniu tych osób, no w cudzysłowie już niestety, ale negatywnych, toksycznych dla ciebie, tak? To znaczy największym i najlepszym takim porównaniem, myślę, jest porównanie po prostu do roślin. To znaczy jakby na przykład, jakby zasadzić jakiegoś kwiatka, czy może jakieś warzywko i żeby tam wrzucić dużo, dużo, dużo chwastów dookoła. To po prostu to warzywko, no niestety, ale umrze. W bardzo wysokim procencie to warzywko po prostu umrze. Ono nie da rady wyrosnąć, albo może wyrośnie jakieś takie, wiecie, no niezbyt. I prawda jest taka, że i to jest brutalna prawda, ale niestety, jeżeli ktoś naprawdę chce wyrosnąć i naprawdę, wiecie, chce z tym rozwojem pójść dalej, albo chce po prostu nawet mieć spokojne życie, takie szczęścia, nie jakichś negatywnych, nie toksycznych rzeczy, albo nie takich rzeczy, które już są w kółko takie same i takie same i takie same i takie same. I ta osoba, jeżeli ma dość, no to prawda jest brutalna, ale trzeba po prostu wtedy zmienić środowisko. Ale niestety też jest takie na pewno złe przekonanie o czymś takim właśnie, że osoba wyrzuca jakby swoich pseudo przyjaciół czy tam pseudo rodzinę ze swojego życia, tak? Jest takie złe przekonanie o tych osobach, że one często też później jakby zapominają o tej rodzinie i tak się często też niestety zdarza. I to jest spowodowane tym, że właśnie taka osoba, która się zaczyna rozwijać, ona też nie do końca ma takiego troszeczkę rozwoju, bym powiedział, może właśnie duchowego, to znaczy takiego poznawania samego siebie i poznawania w ogóle schematów ludzkich, wyrozumiałości, bo to trzeba zrozumieć, dlaczego ludzie cię atakują, dlaczego własna rodzina cię atakuje, dlaczego własna rodzina ci nie pomaga, dlaczego własna rodzina śmieje się z ciebie i szydzą i tak dalej, czy ci przyjaciele, dlaczego oni tego nie chcą. Czy dlaczego ty jesteś zajarany tym rozwojem i przychodzisz do nich taki, kurczę, patrzcie, rozwijajcie się, a oni myślą, że ty jesteś jakiś jewnięty albo coś. Jak jest ta wyrozumiałość, to wtedy właśnie nie ma czegoś takiego, że ja w tym momencie, jeżeli mam mniej więcej już takie troszeczkę, trochę więcej wyrozumiałości, rozumiem, dlaczego w ogóle ta rodzina i to wszystko tak do mnie było nastawione, to jakby rozumiem teraz, mając ten punkt świadomości, to nie będzie czegoś takiego, że nie wiem, ja tam będę miał miliony czy cokolwiek i totalnie, wiecie, no out, ciao, siema, ty mi nie pomogłeś, ja ci teraz nie pomogę, nie. Bo to jest właśnie kwestia wyrozumiałości i myślę, że trzeba burzyć takie bariery. Dobra, tak więc ja jestem po prostu takiego zdania, że trzeba burzyć takie bariery, tak? To znaczy, jeżeli ktoś ci kiedyś nie pomógł, to nie róbmy czegoś takiego, że my teraz jemu nie pomożemy, no nie? Takie ząb za ząb przysłowiowe, bo to jest głupota, to jest naprawdę głupota. Oczywiście tak samo jak, nie wiem, ktoś by nas kiedyś najechał, to teraz my jego najedziemy, albo to my mu nie pomożemy, no nie? W sensie, bo to było 100, 200, 500 lat temu, no nie? I to jest głupotą, naprawdę, bo to jest brak nieświadomości i siedzimy wtedy w głupim kółku. Takie kółko, że jesteśmy takimi naprawdę jaskiniowcami. Rozumiecie? I to się ciągnie z pokolenia na pokolenie. Bo moja pra babcia się tam biła z pra babcią twoją i chuj. I teraz my się musimy bić. Naprawdę nie będę tego komentował, ale tak jest z wieloma rzeczami, no nie? Bo tak więc tak właśnie jest tak samo podchodzenie. Jeżeli ty się rozwijasz, to nie powinieneś na pewno zapomnieć o swojej rodzinie gdzieś tam w przyszłości. Tylko teraz jest druga strona medalu. Bo ja się nauczyłem, że właśnie na siłę nie można nikomu pomagać. Ja tego po prostu nie rozumiałem, tego nie wiedziałem, bo każdy ma swój czas i powinno się to tak naprawdę uszanować.
I oczywiście ja na pewno będę chciał pomóc ludziom, tak, z takiego punktu, gdzie ja sobie już dużo, dużo bardziej pomogę niż jeszcze nawet teraz. I wtedy po prostu dam szansę komuś takiemu, ale jeżeli to dalej ktoś nie będzie chciał tego wykorzystać, to już nie będę mógł zrobić nic. Nawet jeżeli to będzie moja najbliższa osoba, z którą żyłem przez większość swojego życia, tak? To niestety, ale po prostu no, nie można na siłę nikomu pomóc. Po prostu się nie da. Po prostu nie można. I tyle. Ale podsumowując, po prostu nie bać się stawiać własnych granic, tak? Własnych tych granic, takich osobistych. Czy jakkolwiek się to nazywa. Żeby po prostu, no to jesteś ty. To nie ma być tak, że ty będziesz nieszczęśliwy, czy ty masz cierpieć, bo nie wiem, bo ktoś jest twoim wujkiem, babcią, bratem, kuzynem, czy przyjacielem, bo tak nie wypada, bo co ludzie powiedzą. Najlepiej to wszystko wywalić, takie myślenie jest wywalić, zacząć zmieniać po prostu. Bo to jesteś ty i to jest twoje życie i to ty tutaj masz być szczęśliwy, a nie ty masz uszczęśliwiać kogoś. Oczywiście chodzi o to, żeby nie krzywdzić innych ludzi, tak? Robić to, co ty byś chciał, żeby inni dla ciebie zrobili, tylko jeszcze tutaj z głową. No, ale żeby były te granice osobiste i się nie bać, nie myśleć tak już jak nas gdzieś tam kościół, czy polityka, czy rząd, czy cokolwiek nakierowywuje, że bo to twoja rodzina, tak, i pierze mnie, nie wiem, ojciec, matka, czy żona jest bita przez męża, ale bo to rodzina, bo tak trzeba. Kurwa, ludzie, macie swoje życia, po prostu swoje życia i tyle ode mnie. Tak więc, siema, elo.